Witam wszystkich. Dzisiaj orka zimowa u sąsiada, ale ciągnik upierdolony. Jeszcze nie umyty nawet po robocie. No nawet nie ma kiedy go umyć. Póki już umyłem, miałem przesmarowanego, wszystko ładnie, pięknie. Sąsiad zadzwonił, się zapytał, czy nie chcemy mu zaorać kawałka. No mówię, no czemu nie? Przyjechałem. Sprawdzam też nowe opony. Kupiliśmy nowe opony firmy Teatr. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. W ogóle trzeba pizgnąć. Ciekawe, jak one się będą sprawdzać. No nic, jedziemy. Już kawałeczek mam zaorany, sobie zacząłem. Fajnie, bo bliziutko, zaraz przy domu. Dzisiaj trochę porobimy sobie. Dobra, jedziemy. Coś mi się dzieje znowu z drugim półbiegiem. Nie wiem co. Przyjechali wymienić czujnik. Od drugiego półbiegu, no niby działa. Wyjechałem jakiś czas temu z garażu. No i przestał. Na pierwszym, trzecim i czwartym działa. Na drugim nie działa. No i czekam, aż chłopaki przyjadą. I albo czujnik podmienią, albo sprawdzą tam z ciśnieniami, jak to wygląda. Czasami, no ale skrzynia była rozbierana w zeszłym roku. Sprawdzali, tarczki były powymieniane, wszystko nowe to zakładane i powinien być święty spokój. A tutaj podejrzewam, że raczej problem z elektroniką. Tak szczerą. Mam nadzieję, bo kurde. Aż chyba tutaj zostawimy teraz szerzej już. Chyba. Tak nie będę dojeżdżał. Teraz tak nie będę dojeżdżał, tylko sobie wycofam. Więcej się nacofam, jak to wszystko warte. Też nie mam kiedy nagrać budowy. Idziemy jak burza z tatą. Sami po pracy, każdą chwilę wolną. Robimy ile możemy. Ale wiadomo, no zawsze jest coś. Zawsze jest coś do roboty. A jak nie to, to co, idę tak w kółko ciągle. Teraz zapowiadają ładną pogodę na weekend, to też będę chciał wykorzystać i robić ile się da. Technika, może coś będzie do kupienia.
dobrego kolega Niemca. Porozmawiamy. Zobaczymy. Ogólnie on ma, zajmuje się wycinką drzew, mieleniem czy rąbaniem. Rębaniem w sumie gałęzi drzewa. Ma dość pokaźny sprzęt. Operuje Xerionem. Chyba 5000. Chyba, no, wiem, że Xerion. Ma jakieś tam jeszcze tiry do odwozu. Pojedziemy zobaczyć. Ciekawego słychać. Przy okazji może coś się, jakiś handelek zorganizuje. Zobaczymy, nie ma co się napalać. Dobra, cyk. I w prawo, do tyłu i ogień. Kamera chyba w miarę nagrywa, jak patrzę. No ja ogólnie jestem wysoki, kurde, mam prawie 2 metry wzrostu. Dobra, żeby drzewo nie zahaczył, kurka wodna. Zostawiamy i idziemy. Też nie wiem, co mi się dzieje. Wraz jak jest odpalony, zimny, działa mi czujnik prędkości. Raz mi nie działa. Raz mi działa dopiero jak się silnik, czy olej, temperatura tak już dość nagrzeje. Wtedy dopiero zaczyna coś tam mało działać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, po prostu tak ma i ma taki swój humor. Tutaj jest 2,5 hektara chyba. Nie, zegar, 1,5 hektara. Do zaorania, kurde się pierdzielę. 1,5 hektara. Trzeba to mało wiele wypośrodkować jeszcze, żeby krzywo nie było. No ale to jest orka, kurde, to jest porządny pług. Porządnie, a nie tam ciężki, wbije się. I to idzie, a nie tam. To musi chodzić, to jest case, kurde. Trup nie jest. Wszystkie ciśnienia wzorowe. Estetycznie niestety trochę dłużej. Wiadomo. Ma swoje lata. Człowiek nie ma czasu, żeby usiąść do tego, bo budowa domu, praca. Człowiek przychodzi, już jest wypompowany, a estetyka to tylko estetyka, to tylko oczy widzą. No ale o to by cieszyło. Może się kiedyś zabiorę i zobaczymy. Chciałoby się. Chciałem do niego klimę założyć w końcu. No, klima byłaś, prężarka, wszystko jest. To jest po prostu odłączone i tak od czasu kupna już tak jeżdżę i klimy nie zrobiłem. Głośniki muszę wymienić, bo mam za głośne, za mocne stawione. Radio chcę wymienić. To sobie go tak porobić, ale w tym razie. Jak na razie to tylko plany, niestety. Podłogę muszę założyć, bo na gołej blaszce jeżdżę. Teraz już chyba to zrobię tak. To już chyba tak zrobię. No, tak będzie good. Po prostu przeciągnę trochę.
czasami mi się to koło zblokuje. O, teraz strzeliło, dobra. Gazobetona 600 Solbeta z transportem brutto 14,50. No to myślę, że no na te czasy no to jest cena dobra. Tym bardziej, że Solbet od 1 grudnia już podnosi cenę gazobetonów o prawie 2 zł. No to pieniążki miałem, leżały, no to mówię, kupuję, no bo i tak to kupię prędzej czy później, no a mi się wydaje, że teraz cena jest dobra, więc kupiłem. Jutro będzie pierwszy transport, przywiozą. Szukam jeszcze połówek i muszę kupić styropian 15 na fundament. Też są takie rozbieżności cenowe. Naprawdę trzeba siedzieć pół dnia przy telefonie, dzwonić do hurtowni, do przedstawicieli, bo rozbieżności są no do 5 zł. Tak jak dzwoniłem za gazobetonami, dzwoniłem, jeździłem, pisałem o wyceny, no to między najtańszą a najdroższą ofertą było 5 zł różnicy. Mówię o cenie z transportem. Nie wiem skąd te rozbieżności wynikają. Nie mam pojęcia. Ja się na tym nie znam. Ja tylko kupuję materiał i robię. Bo co mi zostaje? Chce się budować, chce iść na swoje. No kurwa, za przeproszeniem, to koło mnie wnerwia. Nie wiem czemu mi się blokuje. Dobra. A już się szarawo robi. Nie wiem jak wy, bo też są różne opinie na ten temat. O pracę w nocy. W nocy, no gdy jak gdy się ściemni. Ja osobiście lubię robić w nocy po światłach, ale nie lubię zaczynać. Skończyć jak już robię i skończyć, to już skończę, ale jechać poza ciemnego, zaczynać to nie lubię. Akurat to już wolę poczekać na drugi dzień. Chyba, że no czas nagli i musisz, no to nie masz wyjścia. No masz XXI wiek, teraz kupujesz sobie 4 ledy z przodu, 4 ledy z tyłu i masz świecić jak za dnia. To jest żaden problem teraz. Widzę, że będę musiał jutro jedną przed puszkę opuścić jakieś 5 centów, że nie zbiera mi za dużo. Ale to jutro już. Przełamie w końcu i zrobię te filmy z nowego nabytku. Kurwa, z nowego zabytku, jakim jest Ursus. Dobra, to tu zrobię w przeczu najwyżej. A nie, już to nie muszę, bo tu przecież zarywa. Nowym nabytkiem, nowym ciągnikiem, zastępcą pospolitej 60-tki, zwanej u mnie Smurfem. No i nagram może film któryś dzień z
budowy domu, jak to idzie u nas. Mam nadzieję, że tata nie będzie zły wystąpić przed kamerą jako główny majster. No, mam nadzieję, że nie walnę. Nie, dobra, jest git.